Witajcie kochani! Dziś mam dla Was krótki tutorial na urodzinowy cukierek. Wykorzystamy gotową bazę i papier skrapowy. Docinamy papier skrapowy tak, aby był mniejszy o kilka milimetrów od poszczególnych pól bazy. Nie będę podawać Wam wymiarów. Na rynku jest kilku producentów takich baz i różnią one się od siebie. Dlatego najlepiej wymierzyć wszystko za pomocą linijki. Obklejam papierem cztery duże prostokąty oraz boki cukierka. Miejsce, w którym skręcać się będzie baza, pozostawiam sauté. Po wyschnięciu zaginam wszystkie krawędzie i sklejam pudełeczko. Nie zapomnijcie troszeczkę zagiąć perforowanych miejsc. Nakładam klej na wyznaczone krawędzie. Najlepiej rozeprzeć go palcem, aby nic nigdzie nie wyciekło. Pudełko trzeba chwilkę przytrzymać, żeby klej dobrze złapał i nic się nie poprzesuwało. Jak zwinąć cukierka? Lekko zaginam miejsca perforacji i skręcam papier. Nie bójcie się, za pierwszym razem też myślałam, że coś uszkodzę. Pora ozdobić cukierek. Docięłam mniejszy prostokąt i na nim będę budować kompozycję. Czarnym tuszem odbijam urodzinowe napisy. Nie muszą być bardzo widoczne. Raczej chodzi mi o to, żeby były tłem do dalszej części pracy. Następnie używam masek. Przez cyferki nakładam niebieski tusz. W ten sposób uzyskuję bardziej bogate tło. Na końcu przez maskę blacha nakładam pastę. W kilku miejscach tworzę wypukłe wzorki. Teraz pora na nadanie tekturką troszkę koloru. Dziś użyję tuszy. Przy pomocy szczoteczki nakładam kilka odcieni niebieskiego. Nakładanie tuszy szczoteczką pozwala na ich jednoczesne blendowanie. Kolej na trybiki. Tutaj użyję brązów, turkusu i czarnego. W ten sposób uzyskam trochę sfatygowane życiem elementy. Na końcu żarówki. Potraktuję je na niebiesko. Pora na klejenie. Rozpoczynam od zamocowania papieru skrapowego. Używam pianki, ale równie dobrze mogą to być birmata czy tektura. Układam elementy, aby określić dokładnie ich miejsca mocowania. Jako pierwszy przyklejam napis. Tekturkowe 100 lat smaruję klejem i przytrzymuję. Wyciętą ramkę z trybikami mocuję na dystansach. Z resztek tektury docięłam sobie małe części, które doskonale pasują.
Kolejny element to tort. W środek ramki przyklejam dwie warstwy tektury. Na nich później przymocuję skrapek. Przyszedł czas na dopasowanie wszystkich tekturek. Przed przyklejeniem przymierzam poszczególne elementy. Następnie mocuję wszystko na swoich miejscach. Lubicie pracę w takich klimatach? Jeśli tak, to w okienkowym sklepie znajdziecie mnóstwo grafik w podobnym stylu oraz tekturek, które urozmaicą Waszą twórczość. Zajrzyjcie na stronę sklepu, a na pewno znajdziecie wiele różnych masek, stempli, tekturek czy HD-efek, które pomogą w tworzeniu steampunkowych prac. Jeszcze tylko kilka elementów. Niebieskie żaróweczki również znajdują swoje miejsce w pracy. Nie zapominajcie, że grafiki można ciąć. Czasami wystarczy mały kawałek, aby dopełnić swoją pracę. Dwa małe ozdobniki i koniec! Jak Wam się podoba taki prezent? Nie wahajcie się napisać w komentarzu o Waszych odczuciach. A już niedługo do środka powędrują ulubione słodycze jubilata. I cukierek poleci w świat! Do następnego! Pa, pa, pa!